tej części pokażemy, w jaki sposób skonfigurować połączenie internetowe w celu zarządzania aktualizacjami programu HackerCAD. W tym celu wybieramy zakładkę Ustawienie, Połączenie internetowe. Otworzy się okno. W zakładce Połączenie opcja Nie posiadam połączenia internetowego zaznaczona jest domyślnie. Wybieramy drugą opcję. Trzecia opcja jest dedykowana dla firm. Identyfikator powinien być dostarczony przez dział IT. Teraz możemy przejść do okna Pobieranie. Wybieramy, jak często chcemy być łączeni z serwerem Hager, w celu otrzymywania informacji o możliwych aktualizacjach. Domyślna częstotliwość to jeden dzień. Możemy teraz przejść do okna Poczta Elektroniczna. W tym oknie możemy wybrać rodzaj usługi pocztowej wykorzystywanej do wysyłania wiadomości e-mail, na przykład z gotowym projektem. Na końcu zatwierdzamy wprowadzone zmiany.